Atrakcyjne położenie, bogactwo przyrody, rozwinięta turystyka, konkretna oferta inwestycyjna, dbałość o codzienne sprawy mieszkańców i przyjazny samorząd to wizytówka naszej gminy. Piaski, cel Twojej podróży. Niewątpliwym atutem gminy Piaski jest jej niezwykłe położenie. W malowniczym zakątku Wielkopolski na rozległym terenie leśnym o zróżnicowanym krajobrazie. Przemierzając tutejsze lasy możemy podziwiać Szwajcarię Godurowską, łagodne wzgórza morenowe i urzekające tereny nad rzeką Dąbrówką. Bogactwo przyrody stwarza gminie Piaski nieograniczone możliwości w zakresie rekreacyjnego i turystycznego rozwoju. Od dawna więc inwestuje się tu w sieć ścieżek i tras rowerowych. Każdy szlak jest dokładnie oznakowany. Na amatorów rowerowych wędrówek czekają też specjalnie zorganizowane przystanki. To doskonałe miejsca do odpoczynku i na plenerowy posiłek. Tutejsze lasy to raj dla amatorów polowań. Warto dodać, że oprócz zwierzyny łownej, takiej jak sarny, dziki, lisy i zające, można tu spotkać bobry, borsuki i jenoty. Piaskowskie lasy chętnie odwiedzane są także przez grzybiarzy oraz amatorów jagód i jeżyn. Ostatnio gmina rozpoczęła wytyczanie szlaków konnych ze względu na coraz silniej rozwijającą się w regionie turystykę i sport konny. Infrastruktura przygotowana została tak, aby turyści bez problemu mogli dotrzeć do najciekawszych zabytków gminy. Jednym z nich jest Bazylika Świętogórska, cel wielu pielgrzymek z kraju i zagranicy, miejsce kultu maryjnego oraz wyjątkowe dzieło architektury barokowej. Tutaj żył i tworzył genialny kompozytor Józef Zajdler, zwany dziś polskim Mozartem. Do dziś Świętą Górę sławią koncerty i festiwale muzyczne. Warto zajrzeć też do dworku w Grabonogu, gdzie urodził się błogosławiony dziś Edmund Bojanowski, twórca zakonu sióstr służebniczek i pierwszych wiejskich przedszkoli. Obecnie mieści się tu muzeum prezentujące przeszłość regionu. Mieszkańcy pamiętają też o lokalnym poecie Kasprze Miaskowskim, który urodził się w pobliskim Smogorzewie. Czyste powietrze i swoisty mikroklimat tego miejsca zaowocowały powstaniem szpitala na Marysinie, który prowadzi działalność w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej i ogólnoustrojowej. Oferta placówki przygotowana została z myślą o pacjentach z okolicy oraz całego kraju i zagranicy. Placówką kieruje zakon Bonifratrów, którego powołaniem jest niesienie pomocy chorym. Zakon słynie też z ziołolecznictwa. Znane w całej Polsce są również bonifraterskie przyprawy i herbaty ziołowe. Rozległe połacie lasów i pól znakomicie oddają charakter gminy Piaski. Podstawę gospodarki stanowi rolnictwo z przewagą gospodarstw indywidualnych. Na terenie gminy Piaski działa też znany w kraju ośrodek hodowli nowych odmian, w szczególności zbóż, traw i roślin użytkowych. Dobrze prosperują też handel i usługi, rozwija się budownictwo. Na terenie gminy zlokalizowany jest też nieuciążliwy dla środowiska przemysł. Dobrze prosperują wytwórcy powozów konnych. To jedna z najbardziej charakterystycznych gałęzi produkcji w naszym regionie. Gospodarka ma tu szansę na rozwój. Możliwości w tej dziedzinie stwarzają rezerwy gminnych gruntów pod działalność gospodarczą oraz przyjazne nastawienie samorządu do potencjalnych inwestorów. Priorytetem dla gminy jest dbałość o codzienne życie mieszkańców. Stąd inwestycje zarówno w infrastrukturę i obiekty ochrony środowiska, jak również wspieranie inicjatyw kulturalnych i społecznych podejmowanych przez mieszkańców. Gmina stawia na rozwój sportu, wspierając lokalne drużyny oraz inwestując w obiekty. Dumą gminy jest hala sportowo-widowiskowa w Piaskach, przygotowana z myślą o profesjonalnych imprezach sportowych. Dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy i okolic cieszy się też nowo otwarta i dobrze wyposażona siłownia. Piaski to jedna z niewielu gmin, w której następuje dodatni przyrost naturalny. Liczba mieszkańców zwiększa się też na skutek napływu ludności z zewnątrz. Szczególnie od czasu, gdy gmina rozpoczęła sprzedaż nowych działek pod budownictwo jednorodzinne. Atrakcyjna okolica oraz dobry stan dróg, rozwinięta sieć połączeń autobusowych i kolejowych umożliwiające łatwy dojazd do innych miejscowości spowodowały, że szybko powstały tu osiedla stanowiące niemal odrębne dzielnice Piasków. Rozwój mieszkalnictwa to priorytet dla tutejszego samorządu. Już wkrótce w gminnej ofercie znajdą się kolejne tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Zapraszam wszystkich mieszkańców z całego powiatu i nie tylko do naszej gminy.
Tu można inwestować, tu można zamieszkać, budować budynki mieszkalne i otrzymywać pracę w tych zakładach, które istnieją.